Biotech Daily jest konferencją biotechnologiczną i z pogranicza Life Science. Jest to święto wszystkich firm zlokalizowanych w Parku Naukowo-Technologicznym oraz możliwość dyskusji na temat nowych trendów, jeżeli chodzi o biotechnologię, szeroko rozumiane Life Science, technologie medyczne. Oprócz tego, podczas tej konferencji mamy część dotyczącą startupów, czyli Demo Day, finał programu akceleracyjnego, gdzie 12 zespołów prezentuje swoje pomysły przed kapitałą oceniającą w formie 5 minut. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że takie rzeczy się odbywają w parku. Jesteśmy tutaj dlatego, że tak naprawdę w Trójmieście nie ma wiele możliwości mówienia o biotechnologii. I tak naprawdę ta konferencja w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym daje unikatową możliwość do tego, aby podzielić się, co można zrobić. Zachęcić też młodych biotechnologów do tego, żeby przychodzili do nas wszystkich, bo tak naprawdę przedstawiają się tutaj firmy, które odnoszą bardzo duże sukcesy. I to jest w rzeczywistości jedno z nielicznych miejsc, gdzie można o tym posłuchać. Świetna przestrzeń dla osób, które myślą o biotechnologii, które są w biotechnologii, szukają swoje ścieżki. Okazuje się, że to jest znakomite przedsięwzięcie. Nie tylko ze względu na to, że jest szansa spotkać się z startupami, czyli dla mnie potencjalnymi celami inwestycyjnymi, ale również dlatego, że mogę być znowu w parku, spotkać kolegów, ale też posłuchać wyjątkowych, znakomitych ludzi. A dzisiaj ten panel, który się odbył przed chwilą, był świetny. To jest wielka przyjemność posłuchać, że mamy tylu mądrych, rozsądnie mówiących ludzi wokół. Jest to świetne wydarzenie, na którym można było poznać wiele interesujących osób, czyli mentorów, którzy tutaj byli z nami w poprzednim dniu akceleracji. Nauczyliśmy się tak naprawdę, jak sprzedać swój pomysł, aby móc pozyskać większe pieniądze na nasze dalsze plany rozwoju. Z tej nauki wyszło całkiem dużo, ponieważ zdobyliśmy pierwsze miejsce tutaj w ramach konkursu Life Science. Ta nauka nie poszła w las, pieniądze również w las nie pójdą, ponieważ przyczynią się do rozwoju naszej społeczności, którą tworzymy. Na Biotech Daily wziąłem udział w konkursie startupów w kategorii entuzjastów. W poprzednim konkursie dostałem złoty bilet. Postanowiłem wykorzystać tę okazję i szansę i no to jestem. Udało się tutaj zaprezentować mój pomysł, tak jak spodobał się publiczności jury. Jest to aplikacja do wymiany roślin, gdzie ludzie najlepiej z tej samej okolicy mogą wymieniać się nimi, mogą również je adoptować, czy dawać sobie za darmo, ale również sprzedawać swoje nadwyżki.